Cześć, witajcie na kanale Wheel of Nails. Ja mam na imię Natalia. Tak, zwróciłyście mi na to uwagę i postanowiłam troszeczkę to zmienić. Przeczytałam sobie na internecie, że niepoprawną formą tutaj użycia jest forma ja nazywam się Natalia, dlatego że mówiąc nazywam się, musimy dodać również nazwisko. A ja mam na imię Natalia, dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejny dzień zdobień kropeczkowych. Dzisiaj pokażę Wam zdobienie bardzo podobne do tego, jakie wykonywałyśmy wczoraj. Natomiast będzie to zdobienie na ciemnym tle. I kropeczki, które będę robić, będą w troszeczkę większym nieładzie, większym chaosie. Dodatkowo postanowiłam urozmaicić to zdobienie o kilka zawijasków. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co i jak, no i jak to w ogóle wyszło, to oglądajcie dalej. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy dry topu oraz hybrydy Mama No Drama, żelu Arte Brillante w kolorze White, pędzelka Master Art 005 i sondy. Wzornika nie będę pokrywać żadnym kolorem, bo on już jest czarny. Dlatego przechodzę bezpośrednio do malowania białych kropeczek żelem Arte Brillante za pomocą sondy. Układam je w taką kropelkę i następnie dodaję jeszcze jedną symetryczną linię kropeczek. Nieco niżej maluję kolejną kropelkę. Również otaczam ją drugi raz tym sznurem kropeczek i u samej góry domalowywuję sobie takiego zawijaska, który także będzie otoczony podwójnym sznurem kropek. Środki tych dwóch łez wypełniam sobie kolorem Mama No Drama. Po utwardzeniu ich w lampie przez 30 sekund otaczam je po raz kolejny sznurem kropek. Następnie dodaję sobie kilka zawijasków u góry na moim ślimaczku i przy każdej z tych dwóch łez. Całość utwardzam w lampie przez 30 sekund i pokrywam dry topem. Dry top również wędruje do lampy na 30 sekund i tak wygląda gotowe zdobienie.